Cześć, tu z tej strony Żółw Lądowy. Na moim kanale wbiło ostatnio 500 subskrypcji. Jest to jak nauczyła nas matematyka połowa do 1000. I no, jeszcze raz podkreślę, co już prawdopodobnie mówiłem wielokrotnie. Zakładając ten kanał, nie spodziewałem się takiej liczby. Jedni mogą powiedzieć, że idzie powoli, bo to już 5 lat i dopiero 500 subskrypcji, ale jak dla mnie to jest dużo. Jest to szansa na rozwój tego drugiego kanału, bo jak wiecie, mam oczywiście ten pierwszy z animacjami. No i jako, że kompletnie nie miałem pomysłu, co zrobić na specjał, to przedstawię wam dzisiaj, czym dokładnie się posługuję w filmach vlogowych, bądź też tych z żółwiem. Zaczniemy sobie od naszej małej torby na kamerkę i inne akcesoria. Otwórzmy więc ją i sprawdźmy, co mamy w środku. Mamy tutaj wszystkie, że tak powiem, kieszenie. Pierwszym fajnym i często przydatnym gadżetem, który weźmiemy pod naszą kamerę, będzie filtr ND. I tutaj jeden z trzech, które mam, założymy sobie na kamerę i sprawdzimy. Niech będzie to ten najmocniejszy, 32. Od razu dodam, że takie filtry wykorzystywane są tylko wtedy, kiedy jest jasno, czyli na dworze, nie tak jak tutaj w pomieszczeniu. I chodzi tu bardziej o te pogodne i jasne dni, gdzie mamy słońce i chcemy mieć z nim ładne ujęcia, albo na przykład gdy jeździmy na nartach, a także mamy ładną pogodę i strasznie śnieg odbija promienie słoneczne. Wtedy takie filtry się przydadzą, a ja nie będę jakoś długo tutaj tłumaczył. Po więcej instrukcji możecie sobie wpisać w internecie, o co z tym dokładnie. Do rzeczy, które praktycznie zawsze trzeba mieć przy sobie, należą także wszystkie adaptery. Jest to adapter do bezpośredniego połączenia z telefonem oraz adapter do połączenia z telefonem na odległość. I tutaj, jeżeli zamówiliśmy sobie rozszerzony zestaw lub po prostu domówiliśmy, bo jest nam to potrzebne, żeby nagrywać z telefonem, to mamy także adaptery do telefonu w różnych rodzajach. I do iPhone'a, i typ USB-C oraz oczywiście standardowe, zwykłe USB. No i ostatnią rzeczą z dzisiejszego odcinka jest ta pokrywa, którą widzicie po lewej stronie. Teoretycznie powinienem używać, żeby tam chować kamerę, jednak doskonale mieści się ona w pudełku, a więc zgadnijcie co, no przechowuję tam kabel, po prostu łatwo się zwija i nie wija się potem po całym mieszkaniu, jak to kable mają niektóre w zwyczaju, hehe. No i to chyba byłoby wszystko w tym specjale. Nie było co prawda jakieś twórcze, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. No jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz jeżeli jesteście tutaj nowi, to do subskrypcji na tym kanale. Oczywiście wkrótce więcej filmów z żółwiem, a tymczasem żegnam się, cześć!